idziemy do Viet Ilmelan. Ilmelan. Za sekundkę tylko ja powiem, że tutaj o tą drogą jechałem. Autem w pewnym momencie dalej mi nawigacja tu prowadzi, ale już się mijałem z kimś tutaj na tej drodze i myślę, o nie, dalej nie. Tak więc zaparkowaliśmy. O, tutaj taki malutki cyperek znalazłem. I idziemy do Viet Ilmelan. A teraz Maciek chciał coś powiedzieć. Uwaga, jakiś automatyczny poziom zrobił. Mój pierwszy automatyczny poziom Super Mario Maker. Wiesz, co to jest? Nie, wytłumacz wszystko. No ja mówię do siebie, mówię do siebie, rozumiesz? Aha, do siebie przyszłości. Do siebie, rozumiem. No i... A zobacz, jakie takie tu rośliny. Widziałeś kiedyś takie? Wytłumaczę. Czyli poziom, który sam się przechodzi, wystarczy... O, kupa! Ale Maciek by wdepnął. Niespodziankę, mina poślizgowa, co? No, milimetry. Chodź, Maciek. I ja wam wytłumaczę, co to jest ten poziom. No mów. Poziom automatyczny. Taki, co sam się przechodzi. Czyli że stoisz w miejscu, on sam przechodzi się. Mój tak robi, tylko że na początku nie miałem tyle narzędzi, żeby się w pełni przechodził. Więc trzeba tylko wskoczyć na środek platformy. Zejdź tu na bok, auto idzie. Ale tak... Patrzcie, tu na tym murku jest zboże sobie właśnie. Żeby uprawiać jakiekolwiek pola, trzeba było zrobić takie tarasy. Jeszcze te wszystkie kamienie na murki można składać. Zobaczcie, tu płynie jakaś resztka potoczku. Mostki są nad tym. Woda stoi. Pewnie gdyby mocniej popadało, to ta rzeczka by troszkę lepiej, fajnie płynęła. Zbliżamy się już w końcu. Mógłbym chyba jechać. Tu jednak są samochody. Jakoś by było. No zbliżam się już do tego Viet Ilmelan. Zobaczymy, będzie jakieś takie okno skalne. Ciekawe, czy będzie stąd widać. Oj, coś tam jest. No jest, zobaczcie, potężne okno skalne. Tam można iść. Zobaczymy. Dzina na razie tam poszła. Pewnie szukają jakiejś widokówki fajnej. Zobaczcie, tak to okno wygląda stąd. Most skalny. Jeden się zawalił na Malcie. O, Maciek zaraz spadł w przepaść. Tak to wygląda z góry. I jeszcze takie miecze. Zobaczmy, jak zdaje sprawę, jaka to potęga takiego żywiołu pana. Tak się te skały dotyka. Idziemy, podchodzimy jeszcze w takim miejscu. I zobacz, jak to jest. To się zaraz zawali też to. Patrzcie na tą górną skałę. Niedługo też pewnie się dobra. Zobaczcie, jaka tu przepaść.
dali chyba jest ta bazylika Tapinia. No jedziemy tam, zobaczymy. Idziemy do kościoła, bazylika Tapiniu. Zobaczcie, ile ludzi tu zjechało. Zobaczcie, tu coś się dzieje. Policja zamknęła drogę. Są tu już paski. Nie parkować. W kościele dzwony cały czas. Biją. Ludzi pełno. Zobaczymy. No jest niedziela, ale coś mi się wydaje, że to jeszcze coś więcej. Może ślub jakiś. Zobaczcie, jak to wygląda. Wszystko bije. Coś tu będzie się działo. Tu już muzyka. Ksiądz, że coraz więcej zbiera. Ciekawe, co to będzie. Słuchajcie tych dzwonów. Dojechaliśmy do tego azurowego okna, które się zawarło. Wydaje mi się, że tam, gdzie ludzie idą, i z tamtej strony, o tam. Nie, nie, wiesz co, jak patrzyłem na zdjęcia, o, biegnie tu który. Tutaj, proszę, tu. Ciężko będzie, nie mam. Ale nie podchodź do kawałek. Gdzie jesteś? Na jakimś szczycie. Na jakimś szczycie. Tutaj było taki piękny łuk skalny, wiesz? Azurowe okno. Ale niestety się zawaliło jakiś rok temu. A zobacz, jak pięknie fale się rozwijają. Tam, zobacz. I taki basenik powstał. Popływałbyś, co? Wiesz, jakby ci ta fala śmajknęła na skałę? To po tobie. Nie, tam nie. Tam nie, nie, tam nie pozwalam. Pójdź. Nie idziesz tam. No bo tam jest niebezpieczne. Nie, tam jest zbyt niebezpieczne. Na dół, pole chłodny, pole chłodny.